widzę, pojawiła się winogrona mołdawska. Odmiana nazywa się Mołdowa. Bardzo smaczna i smaczna winogrona. Weźmy sobie trochę. Jak mieszkałem w Mołdawii, zawsze jadłem dokładnie tę odmianę winogrony. No dzień dobry i witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj znów z wami jest Wiktor i tym razem postanowiliśmy wyjechać znów w swoją kolejną podróż. Tym razem jedziemy znów w polskie góry. Dlaczego nie? Bo byliśmy już tydzień temu. Kto nie widział nasz filmik, to może po prostu oglądać go na YouTubie, na moim kanale. To filmik o Karpaciu. A tym razem postanowiliśmy po prostu wyjechać jeszcze raz w góry, tym bardziej, że mamy 3 dni wolnych, bo są święta. I dlaczego nie wyjechać w swoją kolejną podróż? Dlaczego coś nie zobaczyć nowego, nie odpocząć trochę i nie nabrać się nowych wrażeń? No i postanowiliśmy wyjechać tym razem do Polanicy Zdrój. To trochę inny kierunek niż Karpacz, ale też znajduje się to miasto w województwie dolnośląskim. I to są góry, to są różne ciekawe miejsca. No i mam nadzieję, że też będzie u nas dużo różnych nowych wrażeń i zobaczymy, czym może w tym razem nas zaskoczyć ten kolejny kurort polskich gór. Startujemy! Woda Stara Polanka 800, no jedna z wód produkujących w Polanicy Zdrój. Tu jest właśnie zakład. Tu znajduje się taka pijalnia. Wielka pieniawa, grossa sprudel, źródło Józefa Charlotten Sprudel, die Entdeckung der Quellen war ein Meilenstein in der Geschichte von Polanica und brachte eine schnelle Entwicklung der Stadt und des Kurortes in Gang. Zbieranie wody jest płatne. Zobaczcie, nawet po rosyjsku jest napisane. A dlaczego po rosyjsku i po angielsku? A tu jest po polsku i po niemiecku. Leczenie. Korzeń przewodu pokarmowego, trzustki, cukrycy, wątroby, komicy nerkowe, zatrucie alkoholem etylowym. Czyli dla alkoholików też brak przeciwwskazań do stosowania. Tu zobaczcie, miód pitny, nasyczony, 13% alkoholu. Grunwaldzki miód pitny. Grzaniec na miodzie pitnym. Co tu tylko nie ma. Miód lipowy,
Patrzcie, tu produkują wodę Staropolanka 2000, Staropolanka 800, Wielka Pieniawa. Kiedy pracowałem w Intermarsze, to wykładałem taką wodę do półek i wiem, co to jest za woda. Trzy złotych kosztuje, żeby napić się wody, nabrać się wody i napić się. Nabierasz sobie i pijesz. A tu zobaczcie mapa. Góry Stołowe, Góry Sowie, Trutnow, to już Czechy, Góry Oruckie, Góry Bystrzyckie, Góry Bartskie, dużo, dużo różnych gór. Na smak, słuchajcie, jest jak niby to porurą cieknie woda, pierdzały taki smak. Ale żelazem pachnie. I trochę gazów ma, czyli jak nasyczona, niby to nasyczona CO2. Ale jest czysta i czystej przyjemna. Powiedz coś. Ja już powiedziałam. Jak ci smakuje? Nie smakuje żelazem. Popatrzcie, jakie tu wydobywają kamienie. Jakie piękne. Wow, wow, wow. Lepiej stracić chwilę w życiu, niż życie w chwilę. Sodalit. Jakie jest piękno. Malachit. Brekcja wulkaniczna. Kwarc różowy. Patrzcie, to wszystko zrobione ze szkła. I ceny, słuchajcie, nie za bardzo wysokie. Popatrzcie, a to kamień w szkle. Popatrzcie, a to jest mapa. Mapa chyba Polenicy. Ale niemiecka, w języku niemieckim. Bebauungsplan des Bades Alte Altaide, Kreis Glatz. Stara, stara mapa. Tak, Bades Altaide, czyli tak nazywało się pewnie. Polanica Zdrój. A to co takiego? No to wiadomo, że... Ale też nie wiadomo, co to jest. Unikat. Jest napisane unikat ręczny malowany. Czyli ktoś ręcznie to malował. Popatrzcie, tu takie mini muzeum, ale jest zamknięte, ale... Zobaczcie, co tu było kiedyś. Źródlana przeszłość. Sprudelhalle mit großem Sprudel.
Śpiruden, mineralna przyszłość. Popatrzcie, jak to wyglądało kiedyś, za czasów niemieckiego zaboru. Też tu przyjeżdżali ludzie i pili tę wodę. Słuchajcie, ceny tu nie za bardzo wysokie na różne pamiątki, nawet magnesy i różne suweniry. To bardzo przyjemnie. Cisza, spokój, jedyna w swoim rodzaju woda mineralna i mnóstwo niespotykanych gdzie indziej okazów roślin. Tak wkrótce można opisać Polański Park Zdrojowy. Słuchajcie, Polanica Zdrój bardzo różni się od na przykład Karpaczu. Dużo, po prostu dużo różnych suwenirnych ławek. I bardzo pięknie, wszystko kwietnie. Rzeka po prostu po środku ulicy. No i oczywiście, że jak i wszystkie miasta i kurorty, nie podobno do innych. Trochę podobna do na przykład Kudowy Zdruja, gdzie byliśmy już w zeszłym roku, ale trochę różni się. Tak wyglądała Polanica Zdrój kiedyś, kiedy ona była jeszcze niemiecka. Pierwsze wzmianki z 1347 roku. To była osada otoczona gęstymi lasami. Zwała się ona Zuchheide, czyli upuście, puszczy, należące do znanego śląskiego rodu rycerskiego Glubosów. Po niemiecku ona nazywała się Altaidebad. W 1904 roku było otwarcie źródła Wielka Pieniawa. A pierwszy pociąg, przyjazd pierwszego pociągu 1890 rok. Tak wygląda Polanica z wzgórza. Villa Pan Tadeusz. Popatrzcie, też tu takie ładne budyneczki. Słuchajcie, ma Polanica Zdrój swój gest i swój, tak mówiąc, styl. Swoje klimaty. Swoje klimaty też. Słuchajcie, jestem zachwycony tym, że w Polanice Zdrój sporo takich tablic informacyjnych, atrakcji turystycznych. Po prostu na każdym kroku. Turystyczne szlaki, informacyjne tabliczki, Towarzystwo Miłośników Polanicy. Tyle restauracji widziałem tylko w Bułgarii, ale w Polsce nie. Na każdym kroku po prostu restauracje. Słuchajcie, bardzo przypomina mi Bułgarię. Byłem tam z 10 razy i też takie kurorty bułgarskie bardzo podobne do... Nie tak. Polanica Zdrój bardzo podobna do takich bułgarskich kurortów. Sporo restauracji, sporo ławek suwenirnych, uliczki, gdzie można pospacerować.
No i bardzo takie, wiecie, miasto rozwinięte w planie turystycznym. Bardzo różni się na przykład od Kudowy Zdruju, gdzie takiego po prostu nie ma. Jest, ale nie tak. Trochę mniej. Widzieliście kiedyś takie klumby? Tu wszędzie są kwiaty, wszędzie po prostu. Na każdym kroku. Popatrzcie, widzieliście kiedyś takiego różnorodne kwiatki? Po prostu jakieś piękno. Popatrzcie, jaka jest niesprawiedliwość. Abonament parkingu dla mieszkańców Polenicy Zdrój i osób dojeżdżających do pracy w Polenicy Zdrój. Dla mieszkańca Polenicy Zdrój 880 zł na rok, a dla osób przyjezdnych za rok 600 zł. No jak to? Kurde. Dla pozostałych w ogóle 7 dni 100 zł. To niesprawiedliwość jakoś. Co dla mieszkańców, którzy tu mieszkają, 80 zł na rok, a dla reszty, kto przyjeżdża, 600 zł na rok. No to nie jest sprawiedliwe. Parking to jest parking, to miejsce to jest miejsce. Nieważne dla kogo ono jest, to jest miejsce po prostu dla parkingu, dla samochodu. A kto przyjeżdża i parkuje, to nie ma znaczenia. Tak ja myślę, że tak powinno być. To nazywa się po prostu dyskryminacja. A dyskryminacja jest wzbroniona według konstytucji. Nieważne kto ty, skąd jesteś, nie musi być takiej dyskryminacji, że ktoś płaci mniej, ktoś więcej. Ja tak uważam. Postaw na dalszy rozwój Polenicy Zdrój. Polenica Zdrój, Bad Altaide. Towarzystwo Miłośników Polenicy. Zatrzymanie w pamięci. Polenicki przewodnik historyczny. Pierwszy zapis o Polenicy. Hajde. 1347 rok. W 1625 roku Aurelius opisał zalety polenickich źródeł. W 1645 roku w wojnie 30-letniej Szwedzi spalili dwór jezuicki. 1828 rok. Budowa pierwszych łaźni uzdrowiskowych. 1904 rok. Odwiert źródeł Wielkiej Pieniawy i Szarłoty. W 1906 roku powstał Dom Zdrojowy i Park. Poświęcenie Kościoła Katolickiego. Budowa huty szkła krzystałowego Witwera. Tak wygląda Polenica Zdrój. Nie cała oczywiście, tylko kawałek. Z wysokości ptaszynego polotu. Czyli gdzieś 30 metrów. Otwarcie Teatru Zdrojowego. 1945 rok, nadanie praw miejskich, początek polskiej historii miasta. O, czyli po drugiej wojnie światowej miasto Polenica Zdrój przeszło już do Polski. 1949 rok, utworzenie oddziałów okręgowych funduszu w czasów pracowniczych. Zobaczcie. 51 rok, powstanie oddziału chirurgii plastycznej. Już plastyczna chirurgia była w 51 roku. Boże. W 63 roku pierwszy międzynarodowy turniej szachowy. 74 rok, powstanie zespołu uzdrowisk kłodzkich i huty szkła artystycznego Barbara. I tylko
W 90 roku utworzenie gminy samorządowej Polanica-Zdrój. W 98 roku była katastrofalna powódź. W 2005 uruchomienie specjalistycznego centrum medycznego. W 6 poświęcenie nowych dzwonów w kościele parafinalnym. 1 maja 1951 roku w szpitalu rejonowym otwarto pierwszy w Polsce oddział chirurgii plastycznej. Tak on wyglądał kiedyś. O, tak on wygląda teraz. Nic tu się nie działa. Jest niemieszkalny, nieużywalny. Jest napisana tabliczka, że teren prywatny. Ale szyby gdzie niegdzie są wybite. I nic się tu nie działa. Nie wiem dlaczego. Tu obok stoi taki kościół. Piękny. Polanicki lekarz i społecznik, doktor medycyny Józef Matuszewski, rozszerzył wskazania terapeutyczne Polanicy-Zdroju, wykorzystując miejscowe wody mineralne do leczenia chorób przewodu pokarmowego. Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce zaczął stosować w chorobach wieku podeszłego mleczko pszczele, uzyskując u wielu pacjentów znaczną poprawę wydolności i wzrost sił życzowych. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Kiedyś Lwów to był polskie miasto było. Był lekarzem. Osiedlił się w 1946 roku w Polanicy-Zdroju. No i rozpoczął swoją pracę naukowo-szkoleniową. To właśnie był jego zakład kąpielowy i inhalacyjny w Jaremczu. Sanatorium, pierwsze polanickie sanatorium gastrologiczne. W 70 roku zrezygnował ze stanowiska lekarza, ale pracował nadal poświęcając się głównie propagowaniu ekologii i ochrony Polanicy-Zdrój przed uprzemysłowieniem i zurbanizowaniem. Ale to nic nie pomogło, bo Polanica-Zdrój już i uprzemysłowa, i zurbanizowana. Urbanizowana. To właśnie on jest. Tak on wyglądał. Ciekawa historia. Popatrzcie, jakie tu są parki. Cicho, spokojnie. Z tej strony Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, przepraszam. Zakład mineralnych wód Polanica. A tu od razu idzie park. Jeden. I tu zaczyna się drugi. Właśnie tam idziemy. Park Zdrojowy. W samym centrum miasta znajduje się ten park. Kawałek przyrody. To, co zostało się od dawniej przyrody do urbanizacji miasta. Kilka szwerków. Ogromnych po prostu, 150-letnich i tyle. Thank you.
spacerując uliczkami parku. Boże, jakie piękno. Cicho, spokojnie. Przyroda. Spokój, cisza. Jak tego brakuje w obecnym życiu. W codziennym życiu. Jak tego brakuje, a to wszystkie te roboty, rutyna. Boże mój. Boże mój, do... po co żyjemy w ogóle, nie rozumiesz czasami. Tylko praca, dom, jaki jest sens? A kiedy odpoczywać? A jeszcze dużo ludzi pracuje po sobotach, kurde. To swój własny czas, to swoje zdrowie, to swoje życie. Jak można jeszcze pracować po sobotach? Po co? A kiedy żyć, ludzie? Kiedy żyć? Kiedy przyrodę, to oddychiwać tym powietrzem, spacerować, odpoczywać po prostu, spędzać czas po prostu z przyrodą, w ciszy i spokoju. Kiedy to wszystko? Kiedy? Życie leci i nikogo nie pyta. Bardzo szybko leci. I potem będziesz żałował, po co ja nie... Gdzieś nie spacerował, nie chodził, nie spędzał czas w ciszy i spokoju, nie gdzieś nie podróżował, nie nabierał się wrażeń. A tylko pracował i co ta praca? No co ta praca? Co te pieniądze? Co oni dają? Kurde, nic nie zabierzesz z sobą. Nic. I wiecie jeszcze o czym pomyślałem, że to są budynki, w których kiedyś mieszkali do 1945 roku Niemcy. I wyszło pewnie tak, że Niemcy po prostu tu nic nie bombili, nie atakowali i nie zniszczali. Bo po co? To było ich terytorium kiedyś i oni przeszli mimo i poszli dalej na Rosję, na Związek Radziecki, a tu wszystko zostało się. A potem, kiedy on odstąpali, to wychodzi, że oni po prostu stąd zbiegli, czy co? Przyszłość im to wszystko zostawić. Popatrzcie na przykład ten budyneczek. Ktoś tu kiedyś mieszkał? I tamten. I takich budynków tu setki. Wszędzie po miastu są takie tabliczki, gdzie można i pokazują, jak można, w jaki sposób można trenować się. Na przykład ten. Stań przodem do drzewa, opszyj prawą ręką na pniu drzewa, ugnij lewą nogę w kolanie i lewą ręką chwyć za lewą kostkę. Przyciągaj pięty do pośladka. Powtórz ćwiczenie dla drugiej nogi. Trzymaj w tej pozycji licząc do 10. I wszędzie takie tabliczki, gdzie możesz po prostu trenować się. W jaki sposób? Ciekawe to jest. A to co takiego? Możesz zostawić tu jakieś swoje rzeczy. Kawałek szkła albo pługawicu. Przykleić na ten słupek. Po co? Popatrzcie, ćwiczenie nawet na ławeczce. Możesz siedzieć i trenować się. No i tak musi być. A co, przyjechałeś do uzdrowiska i nie trenować się? A po co wtedy przyjechałeś tu? Nie palić i pić alkohol, a tylko trenować się, oddychać powietrzem i uzdrowiać się. Słuchajcie, bardzo to miasto, ten kurort, bardzo niepodobny do innych. Ma swój jakiś styl, swój klimat. Na przykład te dwa parki po prostu pośrodku tego miasta. To nawet nie można nazwać parkiem, tylko kawałkiem lasu, kawałkiem przyrody, kawałkiem natury. I bardzo, bardzo niepodobne do innych. Ja takiego jeszcze nie widziałem nigdzie. Żeby uzdrowisko było w taki sposób pobudowane,
po prostu na górze, w przyrodzie pobudowane domki i po prostu pośród lasu, pośród jakiejś przyrody, natury. I to bardzo dziwnie dla mnie. W dobrym sensie oczywiście, że super. Warto przyjechać i oddychać. Ja mam nadzieję, myślę, że latem tu jeszcze piękniej, bo wszystko będzie zielone i więcej będzie oczywiście, że zielonych kolorów. I po prostu nawet spacerować i oddychać tym powietrzem i siedzieć na ławeczkach i patrzeć na przyrodę. Super, po prostu super. Takiego jeszcze nie widziałem, naprawdę. Byłem w różnych miastach, w różnych miejscach Polski, ale takiego nie widziałem. Ma swój gust to miasto. Super. Dzisiaj w niedzielę przyjechaliśmy do Kłodzka, no bo znajduje się to miasto niedaleko od nas, 9 km. No, spacerujemy tu uliczkami. Popatrzcie, tu takie jest muzeum Unitra. Różny sprzęt AGD, RTW. Szanowni panie, zamiast wydać kasę na perdoły, wydaj u mnie lepiej na zwiedzanie. Tam to zjesz, a po chwili już zapomnisz. I co u mnie ujrzysz swoim wzrokiem, nigdy w życiu nie zapomnisz. Gwarancja miłych wspomnień z dzieciństwa czy młodości. Jerzy Motyka. I tu u niego ponad 300 eksponatów różnych starej techniki. 300 eksponatów, z których chociaż jeden z nimi każdy podał miał, rodak miał w swoim domu. Diora, Uninor, Radmor, czyli polskie. 40 lat minęło jak jeden dzień. Ocalmy od zapomnienia to, co polskie. To, co było polskie kiedyś. Wow. Ma rację. Wydasz kasę na jakieś pierdoły i zjesz i nie ma. A tu będzie historia. Historyczna polska technika. Sprawiedliwością działową Polska odzyskała Kłodzko w maju 1945 roku. Mała Praga. Wynajmujemy taki niewielki pokoik w domu wielorodzinnym. Zrobiliśmy grilla. Popatrzcie, papryka czerwona, papryczka słodka, sałatka wiesenna, mołdawska, da, i kas. Mięso na grillu, kurczak z rożna. I tu takie świereczki, niewielki ogródek. Można sobie posiedzieć, bardzo wygodnie krzesełka. Można posiedzieć sobie i popatrzeć na przyrodę. Popatrzcie, jaki tu jest parking. Ja takiego parkingu jeszcze nie widziałem w życiu. On jest zielony, czyli agroturystyczny. Gości przyjeżdżają i parkują tu swoje samochody, ale miejsca parkingowe są zielone po prostu w trawie. Wszystko, między nimi rośną drzewa, ale zobaczcie, sam teren, sam parking jest po prostu zielony. Wow, jak pięknie. Tu wszystko jest zielone w Polanicy Zdrój. Привет. Привет.
Медведь Котя. Медведь Котик. Что ты тут сидишь? Что ты тут сидишь? А? Что ты тут сидишь? Что ты тут сидишь? Тустый такой. Такий тустий котко. Котко такий тустенький. Як маєш на ім'я? Томаш? Том і Джері. Том і Джері. Тут в Поленіці, посередку міста, такий плац. Великий-великий, як подобний до паризького Єлісейського поля в Парижу. Зобачте, тиле зелені ружних рослин. Парк шляховий називається. Такого, направда, ще не бачив. Тиле ту ружних ідей, помислів зробили. Побачте, на початку 20-го віку Почонги, дочерпаючи до Поленіці з Дрою, звані були Здроєвими. І омнібус за жонду Здровіська, кожноразово, очікуючи на приїздних, достачав їх зі станції через дом Здройовий, курсуючи дорожками до пансіонатів і готелі. Забачте, 27-й рік. Co to za samochód taki wielki? Już były takie samochody. Wow. No a teraz kursuje już takie. To już nie takie ciekawe dla nas. A teraz kursują takie parowozy. 98 roku produkcji. Słuchajcie, pewnie ten kot był kiedyś w zeszłym życiu na budowie pracował. Mariusz, Tomek. Bardzo mu się podoba tutaj leżeć. Koparka. Brudny jak... Парка, то він працює, певні. Він чекає тих будівлянців, хто тут працює, щоб його накормили. Подобається.